Rozmowa dnia. W naszym studiu gość, którym jest poseł ruchu Kukiz 15, Marek Jakubiak. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Prezes PSL godzinę temu zaczął od życzeń dla pań. Pan jest też przywiązany do tego święta, do 8 marca. Pragnę się przyłączyć do tych życzeń i powiedzieć: szanowne panie, drogie nasze, świat bez was byłby szary jak pogoda dzisiejszej w Warszawie. Wszystkiego najlepszego. Wreszcie ktoś powiedział głośno to, o czym tutaj wszyscy po cichu myśleli, ale zapomnieli powiedzieć. Jacek Sariusz-Wolski. Znana jest panu taka osoba w polskiej polityce? Znana. I myśli pan, że to tylko zagrywka na wewnętrzny rynek, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, wewnętrzny rynek polityczny, to, że Prawo i Sprawiedliwość, polski rząd wysuwa go jako kontrkandydata Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej? Rzadko kto w Polsce rozumie, po co takie rzeczy się dzieją. Oczywiście panu Donaldowi Tuskowi nie mamy za co dziękować. Ja myślę też po jakichś takich głębszych przemyśleniach, że sam Donald Tusk i to stanowisko objęte przez niego, takie stanowisko, na którym tak naprawdę nic się nie załatwia, tam się nic nie dzieje. To jest takie administracyjne stanowisko, które ma dać, ma przekazać taką oto informację, że Polacy biorą czynny udział w zarządzaniu Unią Europejską, a to tak nie do końca jest prawda. Takie alibi w postaci takiego stanowiska i lepsze samopoczucie Niemców czy Francuzów z całą pewnością ma miejsce. Natomiast po co się szarpać w tej sytuacji? Nie rozumiem Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest kolejna wojenka. Oczywiście spowodowana emocjami. Ja tu święcie wierzę w to, że błąd taki dyplomatyczny pana Tuska gdzieś tam rok temu miał miejsce, bowiem proszę sobie przypomnieć, jak został przewodniczącym Rady Europy pan Tusk, to pan Kaczyński wstał i mu pogratulował, jak Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło bezwzględnie w wyborach, to Donald Tusk nie miał na tyle samozaparcia i dyplomacji w sobie, żeby pójść do pana Kaczyńskiego i mu pogratulować wyborów demokratycznych. I pragnę tutaj panu Tuskowi przypomnieć, że to naród głosuje i trzeba brać to pod uwagę, a nie obrażać się na niego. I myślę, że to był ten moment, kiedy takie odwrócenie się plecami, a potem poprawienie we Wrocławiu, czyli jakby spolaryzowanie swojego stanowiska wobec Prawa i Sprawiedliwości, spowodowało, że nastąpiły złośliwości, którym się dziwię. Natomiast, bo powaga sytuacji nie powinna doprowadzać do czegoś takiego. Dziwię się, ale jednak te emocje wywołał pan Donald Tusk. Z drugiej strony, przy okazji niejako, kwestia, która była początkowo traktowana jako zupełnie niezauważalna, staje się bardzo interesująca, szczególnie po tym, co powiedzieli, co uzgadniali w Wersalu przywódcy największych krajów Unii Europejskiej, Francji, Niemiec, Hiszpanii. Tam była mowa wyraźnie już o tym, że Europę, może trzeba będzie podzielić na taką Europę dwóch prędkości, twarde jądro, które oni sobie organizują sami, a inne kraje zostawia się troszkę dalej. I teraz tak, kandydatura Jacka Sariusz-Wolskiego, czy ma szansę, czy nie, pokazuje, jak dużo jest w tym wszystkim takiego politycznego teatru, że tak naprawdę i tak stanowiska są obsadzane dzięki jakimś zakulisowym ustaleniom, a tutaj wychodzi Polska i mówi tak: słuchaj, no to zróbmy tak, żeby było formalnie, jest formalny kandydat, formalnie głosujmy, no tak jak to powinno rzeczywiście być, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć, zdecydować, ocenić kandydaturę, i nagle wszyscy są potwornie skonsternowani tym, że można by to w ten sposób robić. Unia musi zacząć myśleć, żeby była poważnie traktowana nie tylko w Polsce, ale i w ogóle. Jeżeli w Wersalu spotyka się na przykład prezydent Francji, który ma tam, nie wiem, 2 czy 4% poparcia we Francji, za chwilę go nie będzie. Hiszpania, która przed dosłownie chwilą prawie upadła ekonomicznie, i oni mają dyktować, i Niemcy, które tak naprawdę są beneficjentem wszystkiego w Europie. Co wyraźnie widać, nawet ostatnio gdzieś czytałem artykuł na temat tego, że prezydent Turcji się szykuje na Niemcy. To jest trochę śmiesznie, bo chce wywołać jakąś wojnę przeciwko Niemcom. Natomiast prawda jest taka, że beneficjentem Europy są te Niemcy, które konsumują większość dochodu Unii Europejskiej i rozgrywają wszystkie karty. I prawdę mówiąc, to jest nasz wielki sąsiad, z którym mamy jedynie interesy, bo o żadnych przyjaźniach tu nie może być mowy. Zresztą chyba to już wszyscy w Europie wiedzą, że dla Niemców tylko pieniądze są ważne i spokojnie pokój ma być i mamy zarabiać. Natomiast oni również poprzez to, że są tak dużym organizmem sprawnym, dochodowym, to też powodują różnego rodzaju napięcia. Po prostu zwyczajnie ludzie się zaczynają burzyć. No. Jeżeli zaprasza się uchodźców, a potem się udaje, że się nic nie stało i problem ma być taki dywersyfikowany na sąsiadów, no to sąsiedzi się burzą. No i mamy dalej taki ciąg sytuacji, które powodują, że o Unii coraz mniej poważnie mówimy. Rzadko kto wie o tym, że Unia drukuje na potęgę pieniądze. Unia kwartalnie potrafi wydrukować sama sobie, mówimy o Europejskim Banku Centralnym, ponad 400 miliardów euro. Pytam się, jak to się staje w tej konstrukcji finansowej Unii Europejskiej i tych kraju tego Eurolandu, w tym Eurolandzie, że tyle pieniędzy się drukuje, a nie spada wartość euro. To jest ciekawe. I na podstawie czego się drukuje te pieniądze? Mówił pan o uchodźcach. No w tej chwili w Europarlamencie trwają prace nad takim projektem, który zakładałby wprost karanie krajów, które nie chcą się na rozśrodkowanie uchodźców, na ich rozdzielanie po krajach Unii Europejskiej, obcięciem części funduszy unijnych. Kiedyś się wydawało to zupełnie nie do wyobrażenia. Jeszcze tak z rok, półtora roku temu. W tej chwili okazuje się, że całkiem poważnie ktoś nad tym się zastanawia. Bo Unia odleciała. Cała ta partiokratyczna organizacja, ta organizacja, która buduje przepisy, która decyduje o tym, że ślimak to ryba, bo komuś bardziej pasuje, zaczyna fruwać w powietrzu. Nie jest oparta na żadnych realiach ekonomicznych, tylko jest oparta na chęciach i możliwości drukowania. Chcę państwu powiedzieć, że Niemcy są na tyle sprytni, że oni mają drugi pakiet monetarny, wydrukowane na potęgę również są marki w bilionach, w ilościach bilionowych. One są drukowane w Wielkiej Brytanii i Niemcy przygotowują się na plan B, na rozpad całej Unii i wprowadzenia marki z powrotem. O tym też warto, żeby oni mówili, bo może inne kraje się nie przygotowują do tego. Co my powinniśmy robić w sytuacji, gdyby doszło do takiej sytuacji, że kilka krajów tej starej Unii postanowi się integrować głębiej we własnym gronie, a reszta zostaje... No właśnie, gdzie zostaje? Ja bym, panie redaktorze, nie straszył. Ja bym ludzi nie straszył. Europa ma dwie prędkości. Te dwie prędkości są stosowane, tylko tyle, że o tym się nie mówi. Czym innym jest obieg pomiędzy Francją, Niemcami i Hiszpanią, a czym innym jest traktowanie nas. Oni mają większość społeczeństwa, stąd te europejskiego, więc oni nawet te zapisy, że tam 60% musi 65% populacji europejskiej głosować, to jest przepis pod nich robiony. I prawdę powiedziawszy, mają główny głos, oni decydują w Unii, co się dzieje, oni to wszystko budują pod siebie i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Nie ma czegoś takiego jak Polska równoprawna Niemcom. Nie ma czegoś takiego w ogóle. To jest abstrakcja jakaś literacka zresztą. Tylko czy my nie uzależniliśmy się nadmiernie od tego, co Unia nam, no mówimy, daje. No my też wkładamy swoje pieniądze do Unii, ale aczkolwiek na razie jeszcze czerpiemy więcej niż dajemy. W bardzo małym zakresie. W momencie, gdyby rzeczywiście wszystkie te inwestycje, te fundusze strukturalne, wszystko to przestało istnieć, damy sobie radę? Jest pan przekonany o tym? Panie redaktorze, no to są totalne błędy z 90. lat. Totalne błędy. To nie są błędy takie, o pomyliłem się. Cały przemysł, który mieliśmy, zamiast modernizować, żeśmy sprzedali. Ten przemysł został zlikwidowany, na to miejsce przyjechały montownie i różnego rodzaju inne przedsięwzięcia, które wykorzystują tanią siłę roboczą i wszystko zrobią, żeby ta tania siła robocza w Polsce była. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, ja ten mit, że my coś dostajemy od Unii i to w dodatku za darmo, chciałbym jednak powiedzieć jasno i obalić. Na 1000 euro, które wpływa do Polski, z powrotem wraca 800 do Unii w postaci zakupów różnego rodzaju wytworów, urządzeń, technologii i te same firmy, które inwestują jako już polskie spółki, zachodnie firmy, które jako polskie spółki inwestują w Polsce, sprowadzają sprzęt z zachodu. I te 80%, które wpływa, buduje ich PKB i ich rentowność. To jak sobie z tym poradzić? Kukiz 15 wygrywa wybory, pan zostaje ministrem gospodarki i co robić w takiej sytuacji, żeby te pieniądze nie wypływały z powrotem? Panie redaktorze, zaczynam od tego, że w Polsce wszyscy mają mieć równe prawa. Równe prawa polegać mają na tym, że nie ma żadnych wolnych stref ekonomicznych, w których zachodnie firmy przyjeżdżają i po prostu nie płacą podatków. To ja się pytam, to po co one? Do czego one służą? Więc przede wszystkim zaczynamy od budowy prawa gospodarczego i równouprawnienia. Ja bym chciał, żeby w Polsce każdy przedsiębiorca polski miał takie same warunki ekonomiczne jak przedsiębiorca niemiecki, francuski czy hiszpański. Ja bym sobie życzył, żebyśmy wiedzieli, co jest kosztem uzyskania przychodu, a co nie jest. Ja bym sobie życzył jako Kukiz 15, żeby nie było 200-250 tysięcy interpretacji podatkowych. Ja bym chciał takiego prawa, które jest obligatoryjne, równe wobec wszystkich i płacone każdego pierwszego miesiąca od zapłaconych faktur. Mówił Marek... 1% podatek przychodowy załatwia wszystko. Mówił Marek Jakubiak, poseł ruchu Kukiz 15 i gość Sygnału Dnia w Radio Wejedynce. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. 8:26. Była to rozmowa dnia.